No, to jest pytanie, które będzie można zadać terapeutom moich dorosłych dzieci za jakiś czas. Starałem się i staram się cały czas, ale myślę, że jak każdy, moje rodzicielstwo jest wypadkową jakichś fajnych i super rzeczy, które się udaje, takich momentów bliskości, kiedy jestem nie tylko rodzicem, ale też przyjacielem swoich dzieci. I takich momentów, kiedy po prostu poniosłem porażkę, kiedy nie potrafiłem, kiedy coś schrzaniłem, kiedy z mojego rodzicielstwa wyszły jakieś rany i krzywdy. Także to różnie bywa, ale ostatnio właśnie gdzieś czytałem, że trzeba być wystarczająco dobrym rodzicem. Tak? Czyli, że wiadomo, że nie wszystko nam wyjdzie zawsze i może to nawet i lepiej, ale żeby jednak cały czas o tym myśleć, żeby się starać i żeby jednak nie schrzanić wszystkiego. I gdzieś myślę, mam nadzieję, że to się udaje.